Dzień dobry, Mej z tej strony. Witam w kolejnym odcinku Wiedźmina Geralta z Rivii. W części drugiej gry zobaczymy. Tu widziałem jakąś właśnie skrzyneczkę. Olej i diamentowy pył. Mamy jaskinię. W której płonie ognisko. Jest to dosyć ciekawe. Wszędzie leżą czaszki i nekker wojowi. Okej? Coś ciekawego w tej jaskini będzie? Są szczątki ludzi. Gdzieś się wykopały trupojady. Wow! Dzień dobry. Jeszcze jeden. Widzę skrzynkę. Wow, uważaj, spokojnie, Geralt. Nie zasiekaj jej. Diamentowy pył. Srebrny pierścień. Ruda żelaza. Są szczątki po Nekera, które mi to niepotrzebne. Uren, okej, żadnych nowych schematów. Szkoda. I to by było chyba na tyle w tych jaskiniach. Skąd ja przyszedłem? Już się powraciłem. Wow, trochę was tu jest. Mogłabyś się przesunąć, proszę bardzo. Dziękuję. Tu widziałem skrzynkę. Otworzymy ją. Nie, kurde. Czy mapa obejmuje tę jaskinię? Obejmuje. Nilfgaardzkie Hajdawery. O da. Odporność na krwawienie. Plus 20%. Takie seto. Halu. Aha, tu już byłem, okej. Zgaduję, że przyszedłem z tej strony, czyli teraz skręcamy w lewo. A teraz się okaże, że kompletnie pomyliłem drogę i przyszedłem tą samą ścieżką. O Jezus, kuźwa, nie straszcie mnie tak gro. Trucizna, co? Jednak się nie pomyliłem. Są jaja. Zajmijmy się nimi od razu. Nie. Jeszcze jeden. Boję się, że jak zniszczę te jaja, czemu nie mogę gry zapisać? Przeciwnik tu jest gdzieś? No. Że pojawi się krabopająk, ale zobaczymy.
Tak myślałem. Czemu ten krabopajęg atakuje kogoś tam? Zresztą nieważne. Tak długo jak pomaga nam, tak długo ja się nie mam zamiaru wtrącać. Poglądamy sobie tą walkę. Bohater, co? Uch! Co o tym sądzisz, Brygida? Pięknie walczą. Nie da się ich minąć, niestety. Królowa Endriag. Wow. Wstawaj. Pancerz, pancerz, pancerz. Albo cokolwiek ciekawego. Jakiś lód. Większy mutagen, mniejszy mutagen, większy mutagen, mniejszy mutagen. Dobra, dobra. Ugaś ją. Okej, my mamy iść w tą stronę. A co jest w tą stronę? Pułapki. Bożeż, kuźwa, ile ich tu jest. Za to był chyba ekstra, za to zbrojenie pułapki. Fuck, gdzie tu jeszcze niby była pułapka? Aha, to była ta druga ścieżka, którą my nie poszedliśmy, tylko poszliśmy przez jaskinię. No dobra. Czyli udało nam się zaskoczyć zasadzkę, żeby było śmiesznie. Dobra. Biegniemy dalej. Degra lubi czasami po prostu wyjść do pulpitu bez żadnego powodu. Hop, 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 hop. Oho, chyba dotarliśmy na miejsce. Ale ten cały przewoźnik już chyba nie żyje. O którym ci mówiłam. To był przemytnik, o którym mi mówiłaś. Tja. Ktoś idzie. Nigdzie nie popłyniesz, suko. Zabij ją! Wow! Okej, tarcza. Zostawcie ją! Jeszcze żyjesz, co? Nie ma! Udało się. Coś ciekawego miał przy sobie? Kaccenka oczywiście. Sama nie dałabym rady. Wyciągnęłaś mnie daleko poza miasto. Jesteś mi winna wyjaśnienia. Mów, kim byli ci ludzie. Przed kim się ukrywałaś? Ja nie wiem. 3 dni jak szczur, powiedziałaś. I nie wiesz przed kim? Wiem. To znaczy, mam swoje podejrzenia. Więc mów. Kim byli ci ludzie? Kto chce cię zabić? Nie wiem. Znów to samo. Nie wiem, naprawdę. Myślałam, że to zemsta za dzieci. Ale przecież on wie, że nie jestem zdrajczynią. Prawda? Kto? Oboje dobrze wiemy, że to nie Roż. Tak. Masz rację. To nie on. Interesują mnie Maravel Kimbolt. Co się stało z karawaną? Opowiedz mi o żmijach. To oni rozpętali to wszystko. Współpracują ze sobą? Raczej się nie cierpią. Albo chcą, żeby tak wszyscy uważali. Okej. Jaki jest Kimbolt? Czego chce baron Kimbolt? Silnej Temerii, silnej północy. Ma obsesję na tym punkcie. Uważa, że otaczają nas buntownicy i zdrajcy. Lavaletowie, Maravelowie.
Nie jest chyba osamotniony w tym przekonaniu. Ale jest osamotniony w przekonaniu, że to on jest receptą na tę bolączkę. Baron widzi siebie na temerskim tronie. Twierdził, że osiągnie swój cel, biorąc ślub z Anais. Trochę młoda dla niego. Obrzydliwy stary satyr. Gdyby doszedł do władzy, byłby tyranem. Jaki jest Maravel? Znasz zamiary hrabiego Maravela? Nie. Wiem za to, że nikt nie różni się od Kimbolta bardziej niż Maravel. To znaczy? Powiedziałabym, że Maravel to owca, ale jego serce jest czarne. Błazen na wskroś złośliwy. Choć nie potrafię wskazać jego pana. Być może nie ma żadnego. Sporo się dowiedziałaś, pracując dla Rosza. Dosyć dobrze poznałaś hrabiego i barona. Jeszcze współpracę z Roszem. Bogate to twoje życie towarzyskie. Nie urodziłam się, by być zwykłą dwórką. Dłużyło mi się strasznie, więc znalazłam na to sposób. Zabijając nudę w ten sposób, musisz uważać, żeby nie zabito ciebie. Więcej nie wpakuję się w taką sytuację. Tego nie możesz być pewna. Współpracujesz tylko z Vernonem? Nigdy nie zdradziłam Temerii, jeżeli o to ci chodzi. Co się stało z karawaną? Co się stało z karawaną? Co z dziećmi? Wpadliśmy w zasadzkę. Karawanę rozbito w pył. Potrzebuję szczegółów. Jechaliśmy wytyczoną trasą z małą obstawą, żeby nie zwracać uwagi. Na wszelki wypadek dzieci wieziono w oddzielnych powozach. W którym byłaś ty? Jechałam z Anais. W pewnym momencie pojawił się posłaniec z rozkazem zmiany trasy. Karawana skręciła na północ. Dla bezpieczeństwa mieliśmy nadłożyć drogi. Wkrótce potem nastąpił atak. Okej. Okay. Retrospekcja? Run! Forest, run! Mów dalej. Siepacze zabijali wszystkich. Jeden wyszarpnął mnie z wozu, ale został trafiony strzałem. Wykorzystałam zamieszanie i ukryłam się w zaroślach. Wiedziałaś, co się stało z dziećmi? Woźnica Busiego został zastrzelony, a konie poniosły wóz w głąb lasu. Gdy skończyła się walka, odnaleźli Anais w powozie. Odwróciłam oczy, by nie patrzeć, ale oni ją zabrali. Wiesz, co się stało z rozkazem do dowódcy? Mam go przy sobie. Po zabraniu Anais, kurwysynom się śpieszyło. Nawet nie pomyśleli o przeszukiwaniu zabitych. Weź go. Dzięki. Poradzisz sobie z łodzią? Muszę. Do miasta nie wrócę. Jeszcze raz dziękuję, Wiedźminie. Nie odpuszczaj. Zrobisz nam wszystkim przysługę. Okej. Zostań na leśnej ścieżce. Bo chciałbym zobaczyć, czy nie ma tu czegoś ciekawego. Kamień żywiołów, to fakt. Panie czarodzieju, zostawiłeś pan coś po sobie? Och, man. Nie do końca. Dratwa. Och, mamy. Okej, i tędy się już nie wejść. Dobra. Myślałem, że znajdę tu jeszcze coś ciekawego, jednak się pomyliłem. Teraz trzeba wracać na piątę. No dobra. W takim razie, Geralt, zaciągnij się trochę świeżym powietrzem. Od dawna nie miałeś kiedy. Wrócimy do Lochmuin. I w sumie będziemy szukać co dalej. Gdzie tu niby była pułapka? Spróbujemy zrobić też ten pancerz z Tirnallia. Może się będzie dało kupić brakujące składniki od jakiegoś rzemieślnika. Nie, czyli oni tu zostali zaatakowani mniej więcej. Dobra, pozbieramy sobie to wszystkie
części rzemieślniczego mogą się przydać. Okej, okay, wróć do Lockmuin. Niech zgadnę. Będę musiał i tak przebiec aż do samego miasta. Goddammit. Czemu to wygląda, jakby to była ścieżka? Wow, Geralt, nie strasz mnie. Myślałem, że spadniesz. Już jest noc, tak w ogóle. Trochę nam to zajęło. Obóz płonącej róży. Błogosławiony niech będzie wieczny ogień. Jego blask. Tak, tak. Pamiętam cię z Wezimy. Rozmawiaj z Kimboltem o dzieciach Poltesta. Okej. Okay. Przy okazji zawitamy do jakichś rzemieślników, sklepikarzy albo czegoś w tym stylu. Celebryta! Jaki celebryta, o kim ty mówisz? Jest i Kimbolt. Save. Wasza miłość, rozumiem, że zaszło nieporozumienie. Wynoś się, zanim wezwę strażę. Jaką wiadomość mam zanieść? Żadną. Baron dał słowo. Mówię po raz ostatni. Precz! Zajmij się tym. Baron Ravanen Kimbolt, jak mniemam. Czy w Wiedźmińskim Kodeksie jest prawo, które pozwala odzywać się do wysoko urodzonych bez pytania? Tak. Widzę, że przynajmniej nie muszę się przedstawiać. O, tak, tak. Wiem, kim jesteś. Geralt z Rivii. Kolejny po Roszu ulubiony ogar króla Foltesta. Nierasowy. Mówią, że gdzie się nie pojawisz, przynosisz ze sobą kłopoty. Taki już mam urok. Kim był ten człowiek? Co to za zbir, z którym minąłem się w drzwiach? Nie twoja sprawa. Wyglądał na niezadowolonego. Tacy ludzie lubią robić głupie rzeczy. Nie pytałem cię o zdanie w tej materii. Jak wygląda sytuacja w Temerii? Co się stanie z Temerią? Słyszę tęsknotę w twoim głosie? Wspominasz służbę u Foltesta, czy też może chędożenie królewskiej doradczyni? Którekolwiek z powyższych, nie sil się na uprzejmość. Mój kraj nic cię nie obchodzi. To ja decyduję, co mnie obchodzi, pytam ze względu na Rosza, do diabła z Temerią. Wiem, co mnie obchodzi, baronie Kimbolt. Dlatego pytam. Pomnij, że rozmawiam z tobą jedynie przez wzgląd na pamięć Foltesta. Pamięć Foltesta upominała się o mnie głównie w listach gończych. Zaprowadziłaby cię na szafot, gdyby nie zeznania małej Anais. Więc dziewczynka wreszcie przemówiła. Kimkolwiek był ten mnich, dla mnie to właśnie ktoś taki jak ty. W sumie dużo się nie mylisz. Masz trochę racji. W istocie jest jak ja. Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo, baronie. Jesteś najemnym zbójem, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Masz swoje zasady, ale odpowiednio opłacony ciskasz je w kąt. Nie jestem na sprzedaż. Nie mówię o pieniądzach. Jako odmieniec pragniesz tego, czego zawsze ci skąpią. Towarzystwa, szacunku, miłości. Dla tych rzeczy będziesz wspinał się na mury i mordował niewinnych ludzi. To twoja cena. Nie powinno mnie tam być. Na wojnie nie ma niewinnych. Czyż nie wszyscy tak robią? Zabijanie w obronie bliskich. Koncept, rzekłbym, nie nowy. Nie walczyłeś ani w obronie Marigold, ani króla. Walczyłeś, bo chciałeś być blisko. Oni wiedzieli, czym jest wyższe powołanie. Sprawa, za którą idą na wojnę. Dla ciebie śmierć jest chlebem powszednim. Mordujesz jak pies, rzucający się do gardła, które wskazał mu jego pan. Wspomniałeś o wyższym powołaniu, baronie. Piękna idea. Tylko, że pamiętam rycerzy szturmujących zamek Lavaletów. Wysoko urodzonych, walczących na szczycie murów. Zabijali dla sławy i dobrej zabawy. Widziałem też walki o Vergen, gdy prości żołnierze szli do bitwy, przyciskając do serc fałszywe relikwie, wiedząc, że za dezercję grozi śmierć.
byli to winni swoim panom. Jeśli jest coś, co kocham w wiedźmińskim fachu, to właśnie to, że nie dobywam miecza na czyjekolwiek zawołanie. Męczy mnie ta dyskusja, do rzeczy. To co z tą temerą? Rozumiem, że zasiadasz w Radzie Regencyjnej, baronie. Jeszcze tak. Jeszcze? Jeszcze? Już niedługo Rada Regencyjna nie będzie potrzebna. Temeria to kraj, w którym rządzi się w koronie, albo nie rządzi wcale. Wielu ludzi chce założyć tę koronę. Niewielu ma jednak do niej prawo. Jako kuzynowi Foltesta tron przynależy się mnie. Lub królewskiej córce, Anais Lavalette. Czarny nastanie dzień, gdy rządzić nami będą bękarty. Szlachta zdecydowała, że podzieli się władzą. Sam powiedziałeś, baronie. W koronie albo wcale. Temeria zostanie podzielona na dzielnice. Haniebny kres monarchii. Haniebny kres państwa. Co robisz w Lochmuin? Nie spodziewałem się, że ceremonia odrodzenia kapituły uczci aż tylu temerczyków. Tu nie chodzi tylko o jakąś magiczną uroczystość. Dzisiaj świętujemy nowy porządek północy. Czyżby? Tacy jak ty jeszcze tego nie rozumieją, ale już niedługo wasze życie zmieni się na zawsze. Tacy jak ja? Włóczędzy i szarlatani. Ludzie bez ojczyzny i lojalności, dla których pieniądz jest prawem, a wszystko jest na sprzedaż. Okej. Wiem, że rozkazałeś zmienić trasę karawany. Eskorta Anais i Busiego wpadła w zasadzkę. Dlaczego? Sam chciałbym wiedzieć. Widziałem twój list do Horsta Lubowicza. List, w którym rozkazałeś zmienić trasę. Bzdura! Nic podobnego nie wysyłałem. Kłamiesz. Kłamiesz, baronie Kimbolt. Bacz na słowa, przybłędo! Skinę palcem i moi ludzie naszpikują cię strzałami, nim zdążysz zrobić użytek ze swoich wiedźmińskich sztuczek. Nie byłbym taki pewny. W takim razie na co czekasz? Na szczegóły tego oszczerstwa. Na tym liście znajduje się twoja pieczęć i podpis, baronie. Kto go ma? Przyniosłem go ze sobą. Pokaż mi. No, nie tak szybko. List pozostanie u mnie. Będziesz musiał uwierzyć mi na słowo. Słowo? Słowo włóczęgi niewiele dla mnie znaczy. Cóż, skoro tak stawiasz sprawę. Jedyne, co mogłem powiedzieć, już powiedziałem. Nie napisałem nigdy listu o takiej treści. Słowa nic nie kosztują, baronie. Trudno mi więc dać im wiarę. To, w co wierzysz, mało mnie obchodzi. Jeśli ten list rzeczywiście istnieje, to mamy do czynienia z fałszerstwem. Ktokolwiek za tym stoi, porywa się na temerskiego szlachcica i spotka go za to zasłużona kara. Mój skryba zbada pismo i potwierdzi, co mówię. Dobra, porozmawiam z nim. Zobaczymy, co powie mi ten skryba. Są sposoby, aby zbadać autentyczność takiej korespondencji. Dowiedz się, kto za tym stoi. Dobrze ci zapłacę. Chcę znać prawdę. Prawda zawsze smakuje lepiej, gdy się za nią słono zapłaci. Okej. Zbadaj autentyczność listów pracowni skryby lub oskarż Kimbolta przed Natalisem. Nie patrz tak na mnie. Gdzie jest ten cały skryba? Pijany jak Bela. Nic od niego nie wyciągnę. Może w zapiskach znajdę potwierdzenie autentyczności listu. Wow. Pamiętaj, alchemiku młody, lewaj zawsze kwas do wody. Sympatyczne odczynniki są jak siki cnej mojeki. Aha. Protokół z przesłuchania Ariana. Wow. Kwipunek. Po zastosowaniu wstępnych środków przystąpiliśmy do właściwego przesłuchania. Arian Lavalette został poinformowany o narzędziach, które zostaną użyte. Jego odpowiedź nie została zaprotokołowana jako wulgarna i niegodna. Jego odpowiedź nie została zaprotokołowana jako wulgarna i niegodna człowieka wysoko urodzonego. Następny mistrz, mało dobry, przystąpił do wyprzypiekania rozpalonym żelazem. Ja zaś rozpocząłem zadawać pytania od J.P. Barona. Jaśnie panującego barona? Niestety moje pytania
napotkały na murnie chęci, a przesłuchiwany odpowiadał plugawymi słowy, w sposób niezwiązany z treścią pytania. Mistrz Małodobry sięgnął po następne narzędzie i po jego zaaplikowaniu zacząłem zadawać pytania. J.P. Barona od nowa. Joachim Pyle, komornik. Komornik. Rozkaz zmiany trasy. Szanowny panie, nie jestem z tych, co tu uczą ojca dzieci robić, zaś na prowadzeniu konwoju znam się jeszcze mniej niż na dziesielce, a wiedz, że wyrobami drewnianymi nie miewam do czynienia li tylko w wygódce. Jednakowoż ze względu na bezpieczeństwo dzieci Woltesta śpieszę z ostrzeżeniem i sugestią zmiany trasy waszego przejazdu. Pierwotnie obrana trasa okazuje się bardzo niebezpieczna. Grasują tam zbójcy, co przeprowadzają was, co my, wyprzedzający was na drodze. Co? Odczuliśmy już na własnej skórze. Samuel Natali został lekko ranny, zdradziecką strzałą. Ze względu na znaczenie waszych podopiecznych i odpowiedzialność, jaka na was spoczywa, sugeruję jechać przez szpaczą dolinę z postojem w tamtejszej gospodzie, a później starym szlakiem, na którym Foltes skutecznie rozprawi się z rozbójnikami. Pamiętajcie, że jeżeli coś przytrafi się waszym podopiecznym, ich krew spadnie na was, Kimbolt. Jej. Pamiętaj, młody alchemiku, nie wszystko, co w nocniku, to złoto. Gdy kormoran stary... Notatka dla skryby. Czary, w wodzie rozpuść te opary, złoto. Niewidzialne barwniki, brudnopis skryby. Recepta na sprawdzenie autentyczności korespondencji. Kartki zostały nasączone substancją, która barwi się na niebiesko, jeśli zwilży się aktywatorem. Skład aktywatora jest sekretem. Dla przypomnienia notuję ci zaszyfrowaną receptę. Zapal, ugaś, nasraj, spłucz. Co? Taka płynie stąd nauka. Pragniesz listy czytać, miły? Musisz z gówna zrobić szczyny. Zapal, ugaś, nasraj, spłucz. Brudnopis skryby. Bardzo proszę, mocium panie, mez wezwanie, mocium panie, wziąć w sposobie, mocium... Tu jest 4 razy to samo. Niewidzialne składniki. Niewidzialnych atramentów używają ci, którzy pragną ukryć prawdziwą treść korespondencji przed postronnymi. Wiadomość zapisana takim atramentem staje się widoczna dopiero wówczas, gdy kartka zostanie potraktowana substancją wywołującą pismo. Stąd bierze się używana czasem nazwa atramenty sympatyczne. Niektórzy miast pisać niewidzialnym inkaustem wiadomości jedynie nasączają nim karty. Dzięki temu zabiegowi odbiorca pisma może potwierdzić autentyczność, zbliżając epistołę umówioną substancją i wywołując barwę, najczęściej niebieską. Zapal, ugaś, nasraj, spłukaj. Użyj. Według notatek skryby, jeśli to jest pismo Kimbolta, to zostało nasączone niewidzialnym barwnikiem. Aktywator wywoła barwnik i zmieni kolor kartki na niebieski. Poszukam w papierach skryby receptury aktywatora i wypróbuję go najpierw na brudnopisach. Aha. Przeczytaj notatki skryby. Jak to szło? Zapal, ugaś, nasraj, spłucz. Taka płynie stąd nauka. Pragniesz listy czytać, miły? Musisz z gówna zrobić szczyny. Okej. Okay. Wykorzystaj brudno. Muszę zrobić mieszankę wywołującą barwnik i wypróbować ją na dokumencie. Dlatego mamy tyle brudnopisów. Wsyp do kolby odchody kormorana. Lekko podgrzej kolbę i wlej olej wirtolowy. Wsyp do kolby palony kamień wapienny. Podgrzewaj kolbę, doprowadzając gaz i zalej go wodą. Wlej do kolby wodę, wrzuć do kolby podgrzaną miedź. Zapal, ugaś, nastraj, spłucz? Co? Zapal, czyli... Podgrzewaj kolbę, odprowadzaj gaz i zalij go wodą. Trzeba zaczekać, aż się rozpuści. Teraz mam to ugasić, czyli wlej wodę do kolby.
Trochę wody. Co było dalej? Jak to szło? Nastraj z pół. Zapal, ugaś, nastraj z pół. Aha, czyli taka woda jest ostatnia. Pragniesz listy czytać. Miły, musisz z gówna zrobić szczyny. Zapal, ugaś. Wsyp do kolby odchody kormorana? A, nasraj. Wszystko jest lepsze z ptasim gównem. I spłucz to miała być woda. Trochę palonego wapna. O, wżyć. Moja mieszanka zniszczyła list. Powinienem był bardziej uważać. Okej. Okay. Muszę zrobić mieszankę wywołującą barwnik. I wypróbować ją na dokumencie. Okej. Okay. Czyli... Jak to było? Zapal, to ugaś, nastaj, spłucz. Zapal... Zapal. Czyli podgrzej kolbę. Trzeba zaczekać, aż się rozpuści. Ugaś, więc... Wsyp palony kamień wapienny. Trochę palonego wapna. Teraz odchody kormorana. Wszystko jest lepsze z ptasim gównem. I woda. Trochę wody. O, wżyć. Moja mieszanka zniszczyła list. Powinienem był bardziej uważać. Zapal, ugaś. Nasraj, spłucz. Muszę zrobić mieszankę w... Albo podgrzej kolbę, wlej olej wirtolowy. Wrzuć do kolby podgrzaną miedź. Zapal. Rozgrzana miedź. Ugaś wapnem. Trochę palonego wapna. Teraz odchody. Wszystko jest lepsze. I woda. Trochę. O, wżyć. Moja mieszanka zniszczyła list. Powinienem był bardziej uważać. Zrobiłem save'a, jak weszłem do tego pokoju, że jak mi się nie uda, to po prostu wczytam save'a. Muszę Mamy zrobić jeszcze jeden brudnopis. Jak to szło? Zapal, ugaś, nasraj, spłucz. Taka płynie stąd nauka. Pragniesz listy czytać miły, musisz z gówna zrobić szczyny. Okej. Okay. Nie wiem, może olej wirtolowy? Z tym trzeba ostrożnie. Trochę palonego wapna. Ugaś, nasraj. Wszystko jest lepsze z ptasim gównem. Zapal, ugaś, nastraj, spłucz. Trochę... O, wżyć. Kuźwa! Muszę zrobić mieszankę wywołującą barwnik i wypróbować ją na dokumencie. Najlepsze jest to, że wszystkiego już próbowałem.
Okej. Zapal, czyli... Nie wiem, wrzuć podgrzaną miedź. Ugaś. Użyjmy oleju wirtolowego. Z tym trzeba ostrożnie. Nasraj, czyli obchody. Odchody. Wszystko jest lepsze z ptaś. I spłuć wodą. Albo podgrzewaj kolbę i odprowadzaj gaz, zalej go wodą. Trzeba zaczekać. O, wrzy... Okej, listu Kimbolta niszczyć nie będę. W takim razie muszę wczytać grę i spróbować jeszcze raz, ale... Tym będziemy się zajmować następnym razem. Dzięki za uwagę. I na razie.